Bardzo się cieszę, że tak bliżsi Państwo przybyli. Panie Burmistrzu, Pani Dyrektor, spójrzcie, chyba trzeba salę rozbudować. Nas jest po prostu dużo, bo blisko 200 dzieci dzisiaj na sali. Jeśli będę słyszał, że ktoś choruje, to pewnie choruje, ale nie wiem, Boże. Drodzy Państwo, 11 listopada, udaję, bo co mam okulary, przepraszam. Nie wolno zapominać o tym, jak drogo kosztowała nas wolność i jak cenną jest wartością. Dlatego chociaż zazwyczaj aura za oknem ponura i jesienna, to święto jest pełne radości i pięknego celebrowania. Jednym z najważniejszych jego elementów są życzenia dla ojczyzny z okazji odzyskania niepodległości. Wyrażają bowiem naszą wdzięczność i szacunek nie tylko dla Polski, ale także dla tych, którzy o jej wolność walczyli. Za pomocą życzeń możemy wyrazić naszą miłość i szacunek dla Polski oraz pokazać wdzięczność za to, że przyszło nam żyć w czasach pokoju i wolności. 11 listopada powinien być dniem, który jednoczy wszystkich obywateli i staje się prawdziwym świętem patriotyzmu i solidarności. Dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności i dla uczczenia wszystkich bohaterów zaangażowanych w tamte wydarzenia, co roku w całej Polsce odbywają się liczne uroczystości. Największe i najbardziej podniosłe mają miejsce na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie z udziałem wojska oraz najwyższych władz państwowych. W wielu szkołach z okazji Święta Niepodległości również odbywają się uroczystości. Najczęściej są to apele, podczas których dzieci śpiewają hymn, pieśni patriotyczne czy recytują specjalne wiersze okolicznościowe na 11 listopada. Dzięki takim obchodom dzieci mogą poznać bliżej historię Polski z tamtego okresu oraz dowiedzieć się, jak ogromne znaczenie ma Święto Niepodległości dla naszego państwa. Jesteśmy placówką, która pielęgnuje naszą historię wśród najmłodszych. Miejskie Przedszkole nr 4 ma zaszczyt przywitać wszystkich gości 6. koncertu patriotycznego, a w szczególności burmistrza Jacka Michalskiego, który od samego początku objął patronat nad naszym koncertem. Witamy serdecznie. Witam bardzo gorąco zastępcę burmistrza Rafała Kubackiego. Witam na sali wszystkich radnych miejskich, którzy zaszczycili nas obecnością. Nie widzę przewodniczącego Wojciecha Krawczyka, ale być może jeszcze do nas dotrze. Serdecznie witam. Równie gorąco witam panią skarbnik Annę Pałbicką. Na dzisiejszym koncercie witam zastępcę skarbnika, panią Beatę Rębowską. Gorąco witam panią sekretarz Iwonę Głos. Niezręcznie, ale witam. Witam panią dyrektor Żurawskiego Ośrodka Kultury, bo to jej obiekt i w tym miejscu ślicznie dziękuję za możliwość kolejnego koncertu. Pani Monika Jastrzębska.
Jak co roku jest z nami ksiądz proboszcz Antoni Mikielewicz, również serdecznie witam. Wszystkich rodziców naszych dzieci z przewodniczącą Rady Rodziców, panią Pauliną Simiot. Bardzo gorąco witam wszystkich dziadków, wujków, znajomych, którzy przyszli oglądać dzieci na scenę. I witam was, drogie dzieci. Dzień dobry. Mojej ukochanej ojczyźnie życzę pokoju, spokoju oraz wzajemnego szacunku i życzliwości każdego dnia, aby zgoda narodowa zagościła w naszych domach po wsze czasy, aby dla każdego z nas wolna ojczyzna była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć i pracować. A teraz, drodzy państwo, zapraszam już na występ i życzę miłego odbioru.
Thank you.
szczękowa.
pszczoły pracują, nektar zbierają, a tam gdzieś za miedzą ucieka zając. O dali widać łatkie drzewa, jest wysoko, płaczą gwiazdy szczyt z nieba. To odeszła, bo uroku dodają, na każdym widoku się pojawiają. Łąki rozległe, w kolory ubrane, są trawą, kwiatami, ziołami usłane. Łaciace krowy po nich kastają, bociany drepczą skrzydłami na gaju. Wiele tajemnic ten region kryje, historii co przeszła, lecz ciągle yeah.
Thank you.
Drodzy Państwo, o zabranie głosu poproszę burmistrza Nowogrodzkiego, pana Jacka Migowskiego. Drogie dzieci z przedszkola miejskiego nr 4 w Pomorzu Gdańskim. Był taki zły czas, kiedy nie było Polski. I 11 listopada 1918 roku stał się cud. Polska wróciła. Wróciła nasza ojczyzna, dla której warto żyć, uczyć się i pracować. I życzę Wam wszystkim tego, żebyście przez całe swoje życie nosiły Polskę w sercu i żeby zawsze towarzyszyła Wam biało-czerwona flaga, orzeł w koronie i mazurek dąbrowskiego. Dziękując za wspaniały występ Wam, przedszkolaki, ale także Waszym rodzicom i pracownikom przedszkola z panem dyrektorem na czele, chciałem drobnym upominkiem, jak to przy świętach, podziękować. Niech się świętuje 11 listopada. Cieszmy się z naszej ojczyzny, z tego, że jest wolna. Dziękuję bardzo za ciepłe słowa. Ogromne brawo oczywiście dla naszych nowych artystów. Jeszcze raz. Ogromne brawo. Ale powtarzam już od kilku lat. Gdyby nie praca wszystkich pań w przedszkolu, to tego występu dzisiaj takiego by nie było. Wielkie ukłony i podziękowania dla wszystkich pań. Drodzy Państwo, szósty koncert patriotyczny uważam za zakończony. Już dzisiaj zapraszamy na koncert bożonarodzeniowy, który odbędzie się w grudniu. A jeszcze informacyjnie dla tych wszystkich, którzy chcieliby mieć pamiątkę z dzisiejszego koncertu, albo nie mogli być z nami, to udostępnimy link, ale za kilka dni. W przedszkolu będzie link, gdzie będziecie mogli Państwo jeszcze raz przypomnieć sobie dzisiejszy koncert. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za obecność i tak jak prosiłem, dzieci odbieramy dopiero z przedszkola. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.